Marszałek Oleg Gierd-Geblewicz powiedział, że jest pani ambasadorką i takim punktem z motywującym go do działania, jeśli chodzi o tutaj powiat gryfiński w inwestycjach drogowych. To miłe słowa jako dla radnej Semiku? Czy to miłe słowa? Na pewno miłe słowa, natomiast ciężka praca przede wszystkim, tak bym chciała powiedzieć. Ambasadorką jestem tak, bo tak postrzegam swoją pracę jako radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Na pewno dla mnie ważnym jest to, aby powiat gryfiński zyskiwał. I cieszy mnie każda inwestycja, która z budżetu województwa jest realizowana i która daje możliwości wszelkiego rodzaju rozwoju dla każdej gmin, która jest na terenie naszego powiatu. Oczywiście wspieram również inne inwestycje, nie tylko w powiecie gryfińskim. Natomiast jestem mieszkanką powiatu gryfińskiego i staram się jak najbardziej skupiać na pracy przede wszystkim na dobro powiatu gryfińskiego. Tutaj współpraca koalicyjna, jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski, PO-PSL, ona kuleje, jeśli chodzi o rozwój gospodarki. Mówię to tutaj o inwestycjach ekonomicznych, gospodarczych. Powiat gryfiński jest regionem takim bardziej rolniczym. Jakby pani to mogła wypowiedzieć, jeśli chodzi właśnie o ten rozwój ekonomiczny, czy jak ta współpraca można by było polepszyć? Bo inwestycje inwestycjami drogowymi, ale tutaj ekonomia też duże ma oddźwięk, jeśli chodzi o turystykę. Powiem tak, ja nie uważam, że w jakikolwiek sposób tutaj kuleje gospodarka powiatu gryfińskiego. Ja powiem inaczej. Województwo zachodniopomorskie ma swoje kompetencje w zakresie kreowania tutaj polityki, kreowania kierunków, wyznaczania kierunków, że tak powiem, działalności. Natomiast gospodarzami w regionie są gminy i to one najlepiej wiedzą, jaka inwestycja, co jest potrzebne dla regionu i to właśnie gminy realizują. Dlatego bardzo ważna jest współpraca i ta informacja od dołu, informacja od samorządowców gminnych, aby móc razem wspierać to, co będzie w przyszłości wartością dodaną powiatu gryfińskiego. Ja powiedziałabym tutaj, że powiat gryfiński jako największy powiat ziemski jest bardzo pięknym miejscem nie tylko na rozwój turystyki, ale również na rozwój regionu i mamy tutaj taki bardzo fajny przykład przy Gryfinie, a mianowicie strefę ekonomiczną, która powstała i była bardzo krytykowana. Był czas, kiedy mówiono, a nie to miejsce, a nie tak, a dzisiaj wszyscy bardzo ochoczo mówią o tym, że wchodzi właśnie Zalando, drugi przedsiębiorca, który w tej strefie już zainwestował. Są przymiarki do dalszego rozwoju i to jest tak, że pewne inwestycje pokazują swój potencjał w jakimś czasie. Na ten czas trzeba poczekać i przedwczesne są jakby pani słowa o tym, że powiat gryfiński tutaj kuleje i jakby tutaj koalicja nie robi w tym kierunku zbyt wiele. Ja uważam, że zostało zrobione bardzo dużo. Należy teraz tylko przypilnować, żeby nie zmarnować potencjału inwestycji, które zostały już wdrożone. Pani jako radna sejmiku wojewódzkiego, bardzo pani jest aktywna, jeśli chodzi o wybory za 2 lata. Czy jest taka możliwość, że będzie pani startowała na starostę powiatowego? No, bardzo mnie pani zaskoczyła. Moja aktywność wynika z osobowości. Mam taką osobowość. Jak podejmuję jakieś wyzwanie, to działam. W ogóle nie ma w takiej nomenklaturze startowania na starostę póki co. To jest tak, że to Rada Powiatu decyduje, kto zostanie starostą z grona. Natomiast przedwczesne są dywagowania o tym, gdzie kto będzie startował. Generalnie powiem szczerze, że wyzwanie i to, że jestem radną województwa, to jest za sprawą pana marszałka Geblewicza, który mnie do tego bardzo mocno przekonywał. Jest to ogromna praca i ja nie wiem, czy po prostu byłabym w stanie podołać wszystkim obowiązkom, które by na mnie wtedy spoczęły. Nie wiem, ja nie mam takich aspiracji na ten moment. Natomiast jaka będzie moja droga, nie wiem. Ja współpracuję w grupie z ludźmi, jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Jeżeli będą w stosunku do mnie jakieś plany, na pewno będę się starała po prostu spłacać kredyt zaufania przede wszystkim wyborców i przede wszystkim tych osób, które
wspierają moją działalność. Bo to nie jest tak, że można wszystko samemu. To jest praca grupy. Grupa musi być silna, grupa musi przede wszystkim rozumieć teren, w którym działa, i wtedy to ma przełożenie. Bardzo Pani dziękuję.